Małopolskie. Karańska, Małopolskie TV. Rozmawiam z Tatianą Okupnik, wokalistką, autorką tekstów i kompozytorką. Pani Tatiano, pani studiowała romanistykę. Od romanistyki do śpiewania. Jak to się zaczęło, że pani zaczęła śpiewać? Tak naprawdę śpiewałam sobie zawsze gdzieś tam w pokoju. Rodzice pukali w ściany, bo wena dopadała mnie zawsze w godzinach wieczornych. 19:30, kiedy wiadomości się zaczynały. I sobie śpiewałam, ale tylko to było takie moje ogromne hobby. I dopiero w wieku 18 lat ktoś usłyszał, zaproponował, żebym pochodziła na castingi i tak to się zaczęło. A w międzyczasie była i tak nauka, były studia, które sprawiały mi dużo przyjemności. Fakt, że musiałam na chwilę je przerwać, żeby skupić się wtedy na pracy z zespołem. No ale po jakimś czasie nie wytrzymałam i zdałam egzaminy na studia uzupełniające magisterskie i to była wielka frajda, wielka radocha. To są takie rzeczy, które można łączyć, bo każdy z nas, kto ma jakąś pasję w sobie, lubi ją rozwijać. Czasami ta pasja jest połączona z kierunkiem studiów, na które uczęszczaliśmy, a czasami bywa tak, że idziemy na studia związane, nie wiem, z medycyną, a potem się maluje obrazy. Także cieszę się, że udało mi się skończyć, że jakoś pomimo tego, że miałam indywidualny tok nauczania, dobrnęłam do końca. I teraz z francuskiego korzystam na wyjazdach, słuchając muzyki. No i cieszę się, że takiego wyboru dokonałam. Pierwszym zespołem był Carpe Diem. Tak, to było 100 lat temu. Się nie wiedziałam, że ktoś o tym wie, ale to były pierwsze Koty za płoty. Wtedy właściwie równolegle do zespołu Carpe Diem próbowałam swoich sił w kabarecie Chichot 2 i to były takie dwa twory, w których się spełniałam poza studiami właśnie. I potem podczas jednego z występów kabaretu spotkał mnie Paweł z zespołu. Wtedy jeszcze nie z zespołu, wtedy Paweł jeszcze był muzykiem w Filharmonii Łódzkiej. Posłuchał, spodobało mu się, zaproponował współpracę i najpierw nagraliśmy muzykę do filmu, do jakiejś krótkiej etiudy. A potem wpadliśmy na pomysł, że może warto by było coś dalej razem porobić, założyć zespół i tak to się zaczęło. Blue Café, skąd ta nazwa? Oj, to jest prehistoria. Nie pamiętam, kiedy te posiedzenia były, ale to była burza mózgów i tak naprawdę staraliśmy się wymyślić taką nazwę, która by była, pokazywała trochę melancholii, troszeczkę też energii blue, kojarzy się właśnie z taką bardziej spokojną, melancholijną nutą, natomiast kawa często jest energetyzująca i wydaje mi się, że to połączenie, zbitek tych dwóch słów dobrze pasował do zespołu. Był też występ na Interwizji, tak, w Stambule? Eurowizji, tak. To 100 lat temu, ale to są to prehistoryczne dzieje. Możemy wrócić do tego, co się dzieje teraz. Czyli co ma pani w planie? Teraz najbliższa płyta może? Najbliższa płyta ukaże się teraz jesienią. Mam nadzieję, że już niedługo będzie można usłyszeć pierwszy singiel z nowej płyty. I cały czas koncertowanie, cały czas praca nad tak naprawdę nad czymś, co sprawia mi największą przyjemność, czyli składanie dźwięków. No i to, co dzisiaj się stanie na scenie, mam nadzieję, że publiczność pozwoli sobie na jakieś interakcje z nami, bo to uwielbiam i już nie mogę się doczekać, bo widziałam, że trochę osób przyszło. Także się cieszę i mam nadzieję, że się pobawimy razem. Czy usłyszymy coś w języku francuskim może? Nie, dzisiaj... Ale niekoniecznie dzisiaj, czy ma pani... Na płycie nie, właśnie nie. Płyta będzie, cała płyta, pierwszy raz w moim przypadku w języku polskim. Ale tak mi się zachciało i tak poczułam potrzebę. W języku francuskim miałam... w swojej dyskografii chyba dwa utwory. One nie były utworami singlowymi, ale pojawiły się gdzieś tam na płytach. Pewno kiedyś się coś zdarzy, bo to jest piękny i dźwięczny i wdzięczny język, także coś mi się zdaje, że za jakiś czas coś po francusku. Może na zakończenie dwa słowa od Tatiany Okupnik dla Małopolskie TV. Pozdrawiam wszystkich serdecznie. Jak u was tu pięknie. Za chwilę po koncercie wracam do Łodzi, która też jest kochana, ale miło było wyskoczyć w wasze rejony. Pozdrawiam. Dziękujemy ślicznie. Dziękuję.